Myślałam o tym trochę i chciałabym tym razem jakieś małe dziecko. Niemowlę. Możemy złożyć wniosek, mamy idealne warunki. A nie boisz się? Edmund, ty od razu negatywne scenariusze. Jesteśmy idealną parą. Popatrz na mnie! Straszne, że kiedyś nie dało się jasno określić, kto jest szkodliwy dla środowiska i wszyscy mogli od tak chodzić po ulicach. Przestrzeganie zasad i wypełnianie zaleceń niezawodnego systemu umożliwia nam oraz naszemu otoczeniu szczęśliwe życie. Z dumą możemy powiedzieć, że wreszcie osiągnęliśmy stan narodowego bezpieczeństwa. Rozumiesz to? Czy to dla ciebie nic nie znaczy?